Niech będzie uchwalony Jezus Chrystus. Kochani, kochane, witamy Was serdecznie w pierwszym dniu rekolekcji adwentowych duszpasterstwa Beczka Kadyńskiego. Bądź prorokiem, szykuj drogę. Jan Chrzciciel i Boski Challenge. Dziś pierwszy dzień, czyli obdarowanie. Od braku do daru. Pismo Święte przedstawia nam historię Jana dosyć szczegółowo. Jest to takie też niezwykłe, bo jak przyglądamy się historii różnych świętych osób w Kościele, to rzadko kiedy słyszymy o historii związanej z narodzinami tych osób, czy nawet nie świętujemy narodzin, tylko zazwyczaj moment przejścia do wieczności, moment śmierci. Tylko w przypadku Pana Jezusa, Matki Bożej i właśnie Jana Chrzciciela mamy do czynienia z przyjrzeniem się, jak wyglądały narodziny tej osoby. I historia przyjścia na świat Jana Chrzciciela rozpoczyna się od braku. Od braku i od wielkiego cierpienia. I jest to brak dziecka. I w Biblii jest to bardzo szczególny brak, bo dziecko to jest znak życia. To jest znak błogosławieństwa. Dziecko to była przyszłość. I mamy do czynienia tutaj z rodziną, która jest taka bardzo szczególna. To są ludzie wierni Bogu. Nawet ich imiona są takie bardzo wyjątkowe, bo imię Zachariasz oznacza Pan pamięta. Pan pamięta. Właśnie, czy pamięta. A Elżbieta to znaczy Bóg jest moją wiernością. Właśnie. Czy jest moją wiernością? I właśnie ci ludzie już posunięci w latach nie mają dziecka, a Ewangelia nam mówi, że oni są sprawiedliwi. W rozumieniu biblijnym samo słowo sprawiedliwy to jest taki synonim człowieka świętego. Takiego człowieka, który pełni wolę Boga. Czyli jest posłuszny Bogu. No i właśnie dochodzi do takiego swoistego dysonansu, zaskoczenia, że w życiu tych dobrych, sprawiedliwych, wiernych Bogu ludzi jest właśnie ten ogromny brak. Oczywiście, kiedy znów się zna Pismo Święte, znów wracamy do tego argumentu, który już został podczas homilii poruszony, to możemy zobaczyć, że tego rodzaju sytuacje się zdarzały. Zdarzały się wśród tych wielkich, ważnych wydarzeń historii narodu wybranego, że była już ta udręka Abrahama, porażki Mojżesza, grzechy i małość Dawida, odrzucenie Jeremiasza, cierpienie Hioba, wątpliwości Koheleta. I moglibyśmy tak bardzo dużo wymieniać tych trudnych, bardzo bolesnych, na pierwszy rzut oka niezrozumiałych historii, które właśnie wszedł Bóg. I Bóg działał nie tyle pomimo tych trudności, ale poprzez te trudności. To jest niesamowicie ważna mądrość obecna, zapisana w Biblii na bardzo różne sposoby, w bardzo różnych konfiguracjach, że Bóg bardzo często posługuje się trudnościami, bardzo często posługuje się porażką, czymś, co może się nam na pierwszy rzut oka wydawać no bardzo nieprzyjemne, niefajne, trudne i wychodzą z tego niezwykłe rzeczy. I tu jest bardzo też podobnie. To, co jest też ważne, to zobaczcie, to cierpienie, które było w tamtych czasach wyjątkowo dotkliwe, bo nie znano innej formy płodności, jak ta naturalna, a płodność bądź płodny, dawaj życie, to było właściwie, leżyło w pierwszym przykazaniu. Zanim Bóg dał Izraelowi prawo na Synaju, to powiedział w ogrodzie Eden, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, daj życie. Nie znano jeszcze tego wymiaru płodności duchowej, dlatego brak dziecka był niesamowicie dotkliwy. I oni w tych latach swojej udręki, zobaczcie, nie stracili wiary w Boga. To jest niesamowicie ważne, że oni po prostu byli cały czas otwarci na działanie Boga.
Myślę, że to jest taki też niesamowicie ważny znak, ważny wymiar, ważna wskazówka, że ja mogę ten brak przeżywać traumatycznie, może on mnie zamykać, ograniczać, bo mam moje oczekiwanie na moje życie, na moje przeżywanie jakiegoś pomysłu na to, kim mam być, jak to moje życie ma wyglądać, a to niespełnienie, ten jakiś brak, może mnie otwierać właśnie na działanie Pana Boga. I Zachariasz jest kapłanem. W czasach Jezusa, czy jeszcze chwilę przed, mniej więcej w świątyni jerozolimskiej mogło w ogóle pracować tak w całości, oczywiście nie wszyscy naraz, około 18 tysięcy kapłanów. Tyle było prawdopodobnie w Izraelu. I oczywiście byli podzieleni na grupy, było 24 oddziały kapłanów. Każda grupa pełniła służbę około tygodnia i w jednym tygodniu 300 kapłanów, 400 lewitów pracowało. To był niesamowity kombinat, gdzie było mnóstwo ofiar. I podczas tej posługi tygodniowej losowano sobie zajęcia. Najbardziej wymarzonym zadaniem to była ofiarka dzienna dla takiego szeregowego kapłana. Dlaczego? Zobaczcie, ofiarka dzienna składa się tuż przed przybytkiem, przed tym miejscem, do którego już tylko wchodzi raz do roku arcykapłan. To jest najbliżej najświętszego miejsca, więc to było coś najbardziej upragnionego i kiedy ktoś takie zadanie wylosował, to już później nie uczestniczył w dalszych losowaniach, żeby dać innym miejsce, więc bardzo często to wyglądało tak, że taki kapłan tylko raz w życiu pełnił to zadanie. Mógł spalić kadzidło przed obliczem Boga, można powiedzieć w miejscu Bożej obecności. To było czymś niezwykłym. I ten moment to jest właśnie ta chwila, która staje się najbardziej szczęśliwą chwilą dla Zachariasza, chociaż on jej kompletnie nie rozumie, bo podczas palenia tego kadzidła, ofiara kadzielna, to był symbol modlitwy całego ludu Izraela, wszystkich jego pragnień. I ten kapłan wyrażał to wołanie, które najważniejsze wołanie dotyczyło, żeby przyszedł Mesjasz, żeby nas wyzwolił. I ten dym kadzidła to symbolizował, zostaje wtedy wysłuchany. Zostaje wysłuchany i otrzymuje właśnie tę zapowiedź, obietnicę pojawienia się Syna. Zobaczcie, to się dzieje w miejscu świętym, w miejscu świątyni, czyli widzimy, że jest to dar pochodzący z serca Boga. Każde życie jest darem samego Boga. I druga niesamowicie ważna rzecz, to jest to, zobaczcie, jeszcze to dziecko się nie poczęło. Jeszcze rodzice nie zbliżyli się do siebie, aby dać mu życie, a to dziecko w pragnieniu Boga już ma imię, na imię Jan, i to dziecko już zaistniało w pragnieniu Boga jako ktoś wielki. To jest zupełnie bezinteresowny dar Boga. Bóg obdarza nas życiem, zaprasza nas do tego, abyśmy byli Jego współpracownikami zupełnie darmowo. Nie musimy nic zrobić. Nie musimy na nic zasługiwać, aby być tym, kim Bóg chce nas mieć. To tak dziwnie, kochani, zaczynać historię i przyglądać się początkom życia, które są zabarwione cierpieniem i brakiem. I możemy się pytać, dlaczego tak? I popatrzcie, prawie od początku towarzyszy człowiekowi cierpienie i brak. Od pierwszego sprzeciwu pierwszych rodziców wobec Boga nie ma historii niezranionych. Od chwili grzechu pierworodnego. Każdy z nas, przychodząc na ten świat, rodząc się, w jakiś sposób konfrontuje się z brakiem miłości. I każdy z nas, jak tu jesteśmy, ma historię naznaczoną brakiem i cierpieniem. I nie zaczynamy w
tych rekolekcji od tego tematu, by wchodzić w rolę ofiary, by się nad sobą użalać. Nie o to nam chodzi. Ale chcemy wydobyć ze Słowa Bożego to, co jest najistotniejsze dla naszego życia. To też dzisiaj tak pięknie wybrzmiało w homilii i nie ustaliliśmy tego z Ojcem Waszym odpowiedzialnym, to tylko pokazuje, jak bardzo Duch Święty prowadzi. My czytamy Słowo, ale Słowo też czyta nasze życie. I powiem Wam, że o wiele ważniejsze jest to, żeby pozwolić, by Słowo przeczytało nasze serce, nasze sumienie. I pierwsza rzecz, którą Bóg nam pokazuje przez historię Jana Chrzciciela, to jest ta dobra nowina, że brak, jakiego każdy z nas doświadcza, nie musi być przekleństwem. Że brak nas nie determinuje. Że brak niekoniecznie musi być motywem, przyczyną naszych błędów życiowych czy grzechów. Cierpienie samo w sobie nie ma sensu. Cierpienie potrzebuje, jeżeli już przychodzi, abyśmy nadali mu sens. Ale może ono się też wiązać z oczekiwaniem, z wołaniem do Boga. Po to mamy właśnie Adwent. Maranata, Panie, przyjdź tam, gdzie jestem najbardziej nędzny, udręczony, zbolały, niespokojny. Tam Ciebie najbardziej potrzebuję, tam Ciebie najbardziej oczekuję. Przyjdź i uczyń mnie naczyniem na Twoją miłość, na Twoją przeobfitość. I może warto w tym ostatnim tygodniu Adwentu, kochani, popatrzeć na nasze braki, ale popatrzeć w takim kontekście, że to jest przestrzeń, do której Jezus Mesjasz, Jezus Zbawiciel chce przyjść. I warto zapytać siebie, czego zabrakło mi w moim domu rodzinnym? Nie chodzi absolutnie o rozliczanie nikogo, ocenianie czy potępianie, ale spotkanie się z prawdą. Czego mi zabrakło? Czego zabrakło mi w moim osobistym rozwoju? Czego mi zabrakło w relacjach rówieśniczych? Czego zabrakło mi w moim życiu duchowym? I kiedy nadamy konkretne imiona naszym brakom, wtedy możemy przychodzić z nimi do Boga, stawać z nimi przed Bogiem. Dlaczego? Bo to właśnie dzięki brakom mamy prawo, by wołać do naszego Zbawiciela. Bo jeśli nie, to jesteśmy samowystarczalni. Radzimy sobie ze wszystkim. Nie potrzebujemy Stwórcy, nie potrzebujemy Boga, nie potrzebujemy Zbawcy. A jednak nasza historia pomimo braków nie zaczyna się od braków. Tak jak początek życia nie zaczął się od grzechu pierwotnego, ale od gromu miłości. Bóg najpierw stworzył wszechświat i stworzył człowieka, obdarzając hojnie, obficie, ogromnie miłością. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, jest ogromnym darem Boga dla świata. Nigdy z nas na tej ziemi nie pojawił się przez przypadek. Nikt. Bo zanim Bóg stworzył wszechświat, Ciebie i mnie zapragnął w swoim ojcowskim sercu. Wybrał nas. Zechciał, abyśmy byli właśnie tacy, a nie inni. Umiłował nas. Stworzył nas. Zbawił nas. Powołał i posłał. I wyposażył w to wszystko, co jest nam potrzebne do szczęśliwego życia. Bo tym jest droga naszego życiowego powołania. Życie w obfitości, życie w pełni, życie szczęśliwe. Co nie znaczy pozbawione trudów, braków czy trudności.
I właśnie ta odwieczna miłość Ojca, kochani, jest naszym najbardziej bezpiecznym fundamentem, od którego chcemy zaczynać budować nasze życie. I warto się pytać, czy ja jestem człowiekiem, który tworzy w swoim życiu kulturę wdzięczności, kulturę obfitości, czy jestem osobą, która tworzy kulturę braku. Co widzę na początku? To, co mi wychodzi, to, co jest nie tak, to, co trzeba skrytykować. Czy zauważam dobro, wrażliwość, talenty, możliwości swojej drugiego człowieka? Jeśli będziemy pielęgnować kulturę braku, staniemy się bardzo podobni do Zachariasza. I nie chodzi mi tutaj o ten brak mowy, który dotknął go, kiedy nie zaufał aniołowi, kiedy o wiele bardziej skoncentrował się na tym, czego nie ma, niż na tym, co Bóg mu chce dać, co Bóg mu obiecuje. Osoba, która koncentruje się na brakach, nie ufa ani Bogu, ani sobie, ani drugiemu człowiekowi. A jeśli nie widzimy Bożych darów i zasobów, to nie potrafimy ich wyrażać. W pewien sposób przeżywamy niemotę, brak komunikacji, tak jak to przeżywał Zachariasz. I popatrzcie, czasami tak jest w naszym życiu, że chcemy, staramy się, angażujemy się, ale nie daje nam to radości. To nasze życie tak jakby nam przesypywało się jak piach przez palce. Co pomogło Zachariaszowi? Cisza. Papież Franciszek tak wiele nam mówi o luksusie ciszy. Cisza uczyniła Zachariasza człowiekiem błogosławieństwa, człowiekiem uwielbienia i afirmacji. I ta sama cisza ma moc przemieniać nasze serce. Zapraszam Was, abyśmy w tym ostatnim tygodniu, który może być tygodniem takim zabiegania, przygotowywania świąt, znaleźli takie przestrzenie ciszy, by zrobić miejsce Bogu, który chce dotykać naszego serca. Życie Jana zostaje zapowiedziane przez Boga, jest tym czystym, bezinteresownym darem Jego miłości i Bóg daje pewne znaki, bardzo konkretne znaki. Pierwszym znakiem jest właśnie brak mowy Zachariasza. Ktoś może sobie to zinterpretować jako swoistą karę, właśnie bo Zachariasz nie uwierzył, a tymczasem był to niesamowity znak od Boga, ponieważ dzięki temu Zachariasz zrozumiał, że coś się stało w jego życiu. Że to, co się tam wydarzyło, to nie był sen, to nie była jakaś niepoważna wizja, ale że naprawdę coś się stało. I nawet ludzie, którzy widzieli Zachariasza po wyjściu z miejsca tej ofiary, też zauważyli, że coś się stało. Więc czasami pewne rzeczy, nawet trudne, których doświadczamy w związku z Bożym działaniem, mogą być dla nas bardzo dobrą rzeczywistością, znaku od Boga i jakimś takim przygotowaniem, które Bóg nam daje. Właśnie ta cisza, ona sprawiała, że Zachariasz dojrzewał do tej świadomości działania Boga w jego życiu i do tego też, kim ma być jego syn, że ma być głosem słowa. Zachariasz milczał 9 miesięcy, aby mógł urodzić się głos słowa. I to był pierwszy znak. Drugim znakiem była obecność Maryi, która nawiedziła swoją krewną Elżbietę, gdy ta już była w 6 miesiącu. I znów są niesamowite znaki, bo obecność Maryi wnosi Ducha Świętego w dom Zachariasza i Elżbiety. Elżbieta i Jan napełniają się Duchem Świętym. Elżbieta prowokuje. To znów jest potwierdzenie dla Maryi, że to, czego ona doświadczyła, jest prawdziwe.
Ona pokazuje, zobaczcie, taką niesamowicie ważną prawdę, że my dla siebie nawzajem w planie Boga jesteśmy znakami, jesteśmy posłani, aby sobie pomóc. Ale może być też inaczej. Drugi człowiek czasami może próbować powstrzymać działanie Boga czy plan Boga w moim życiu. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Jan się rodzi i 8 dnia jest obrzezany, wtedy wchodzi oficjalnie do ludu przymierza, staje się potomkiem, duchowym potomkiem Abrahama i no i trzeba mu nadać imię. I wszyscy są przekonani, że najlepszym pomysłem będzie to, żeby miał na imię Zachariasz. Tak to było zresztą przyjęte, że jak dziecko rodziło się w podeszłym wieku rodziców, no to trzeba sprawić radość starszemu rodzicowi. Masz tutaj takie przedłużenie swojego życia. Twoje życie nie poszło na marne. Będziesz żył w twoim synu i w potomkach kolejnych, którzy będą od niego pochodzili. Tak to było rozumiane. No i co tu zrobić? Patrzcie, wszyscy się gromadzą. Sąsiedzi, krewni, znajomi. Zachariasz nic nie mówi. Więc pytają Elżbietę. A Elżbieta już zrozumiała. Zobaczcie, ma Ducha Świętego. Czyli zaczyna już czytać rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Już nie pozwoli się nikomu nagiąć. Nie spełnia oczekiwań innych ludzi, ale wie, czego chce Bóg. Że on ma mieć na imię Jan. Zupełnie coś innego, zupełnie coś nowego. I Zachariasz zapytany, bo to krewnym się wydawało nie do pojęcia, jak można mieć taką fanaberię, taki pomysł, to on pisze. Jan będzie mu na imię. Jan, czyli Pan okazał łaskę. Tak, no to się zgadza przynajmniej w tym przypadku, bo starzy rodzice otrzymują dar dziecka, ale moi drodzy, tu jest coś o wiele większego. Bo to nie chodzi tylko o to, że rodzice otrzymują upragnione dziecko, ale to Pan okazuje łaskę całemu ludowi przez dar tego dziecka, bo to dziecko swoim palcem pokaże łaskę daną światu, czyli Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, jakie to są wielkie rzeczy. Jaka to jest niesamowita sprawa. I dokonuje się rzecz fenomenalna w tym momencie nadania imienia. Ci rodzice rozumieją, że dziecko nie jest ich własnością, że nie jest po to, żeby spełniać ich oczekiwania, ich nadzieje, nie projektują, masz być taki, masz być tym czy tamtym. Masz być tym, kim Bóg cię zapragnął. Bądź sobą, bądź Janem. I usta Zachariasza się otwierają, zaczyna wielbić Boga, zaczyna prorokować i ogłaszać właśnie światu to wszystko, co rozpoznał podczas tych miesięcy myślenia, jak bardzo wielka będzie misja Jana. Kochani, ten początek życia Jana jest dobrą nowiną, jest Ewangelią dla każdego z nas. Bo każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, że odkąd istnieje świat, nie wiem, już miliardów lat, takiej osoby jak ty nie było i nie będzie. Dlatego nasze życie jest tak ważne w oczach Boga. Tak cenne. Błogosławiony Karlo Akutis mówił, że wszyscy rodzimy się oryginalni, a potem kończymy jako kserokopię, chcemy naśladować innych. Etap naśladownictwa to jest etap 4 czy 5-letniego dziecka, bo on potrzebuje popatrzeć, jak inni się zachowują, żeby wiedzieć. Ale przychodzi taki moment, kiedy my potrzebujemy spotkać siebie i prawdę o sobie. I pierwszym krokiem ku sobie jest zaufanie, kochani. To jest fundament. Przyjąć zaufanie Boga wobec mojego życia, że On się nie pomylił, stwarzając mnie takim czy taką.
przyjąć potem to zaufanie, które dali nam nasi rodzice, tak jak potrafili. Potem zasłuchać się w to zaufanie, które my mamy wobec Bożych darów. Każdy z nas jest arcydziełem Bożej miłości. Pan Bóg nie tworzy bubli. Wystarczy, że popatrzymy na przepiękny świat, na góry, na morza, na oceany, na rośliny, na zwierzęta. Jak są oryginalne. A co dopiero człowiek? Psalmista zachwyca się i mówi: uczyniłeś człowieka niewiele mniejszym od aniołów. Obdarzyłeś go czcią i chwałą. I popatrzcie, warto się pytać, czy ja za psalmistą mogę powiedzieć: dziękuję Ci, że stworzyłeś mnie tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Ja jestem godny podziwu, ale czy ja się potrafię tym zachwycić? Czy ja wiem, co Bóg we mnie złożył w przestrzeni mojego intelektu, w przestrzeni mojej uczuciowości, w przestrzeni mojej woli, gdzie podejmuję decyzje? Jak czuję się w moim ciele? Popatrzcie, człowiek jest tak wielki, że Bóg chce być człowiekiem. Dlaczego? Bo Bóg chce uczynić widzialną, niewidzialną miłość. Bóg jest duchem, Bóg jest miłością. Ale żeby opowiedzieć nam tę miłość, potrzebował człowieczeństwa. Oczu, żeby patrzeć z miłością w ust, żeby mówić o miłości, żeby wypowiadać miłość. Dłonie, żeby wspierać, przytulać, podnosić. Nóg, żeby dojść do człowieka. Ramię, żeby go objąć. Stworzył nas naprawdę cudownie i niepowtarzalnie. Tomasz Merton tak pięknie powiedział, że być świętym to mieć odwagę być sobą. Świętość z jednej strony jest niesamowicie trudna i wymagająca, a z drugiej strony jest niesamowicie prosta. Bądź sobą, ale takim, jakim Bóg, Ojciec, wymarzył sobie Ciebie. Jesteś marzeniem Boga. Tylko że oprócz tego marzenia Boga, tego wyposażenia Boga, mamy na sobie różne łatki, oceny, komentarze, krytyki, pozytywne i negatywne. Ale które są tylko dodatkiem, które nie są prawdą o nas. I znowu potrzebujemy się pytać, co przeszkadza mi być sobą? Co mi wykrada moją autentyczność, moją niepowtarzalność? Może oczekiwania rodziców czy rodziny? Może presja rówieśników? Może trendy mody? Może brak odwagi bycia sobą, bo ciągle potrzebuje się dostosowywać do innych? Jestem taki niewyraźny, taka niewidzialna, bo tak łatwiej? A może po prostu lęk przed odrzuceniem? Kto z nas go nie doświadczy? Co przeszkadza mi stawać się sobą? Popatrzcie, człowiek autentyczny. To jest człowiek, który nie idzie za pierwszym poruszeniem impulsów, ale odkrywa to, co jest dla niego ważne, wartościowe w życiu. I staje się przez to niesamowicie atrakcyjny, pociągający i piękny. Człowiek autentyczny, przejrzysty, prawdziwy, jest niesamowicie atrakcyjny, pociągający i piękny. To nie zależy od tego, jak chodzimy ubrani, jak wyglądamy, ile nosimy na sobie, chodzimy o ceny ubrań. Ale to na ile potrafimy być sobą, czyli potrafimy być marzeniem Boga. Ale żeby to wszystko stało,
stało się naszym udziałem, potrzeba tego pierwszego kroku. Zaufać, że nosisz w sobie skarb. Zaufać, że Ty jesteś skarbem jedynym i niepowtarzalnym, tak cennym, że Bóg nie zawahał się, by za Ciebie umrzeć, abyś Ty mógł w pełni być sobą, abyś Ty mogła rozkwitać Twoim pięknem. Jan w swojej rodzinie miał to niesamowite doświadczenie Bożego działania. Rodzice tego doświadczyli namacalnie, że Bóg jest i działa. Na pewno to wydarzenie z jego narodzinami bardzo mocno zdominowało ich życie. I Jan wzrastał właśnie w takim klimacie, że Bóg jest obecny, że Bóg działa, że Bóg pamięta, że Bóg jest wiernością, jest wierny. Wzrastał pośród wielu słów. Te słowa go kształtowały, ale jeszcze bardziej kształtowały go czyny, postawy jego rodziców. I cała ta historia związana też z imieniem Jana, która była niesamowicie pouczająca dla Zachariasza i Elżbiety, ale też pouczająca dla wszystkich sąsiadów, znajomych, krewnych, bliskich, którzy musieli być bardzo zadziwieni tym wszystkim, co się stało. Ona powoli kształtowała w Janie taką postawę wewnętrznej wolności wobec Bożego działania już konkretnie w jego życiu. I zobaczcie, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo Jan, gdyby tak szedł drogą ustaloną społecznie i religijnie, to powinien był pójść do świątyni. Był synem kapłana. Kapłaństwo w szczepie Lewiego, ono przechodziło z ojca na syna. Taka powinna być według tego społecznego ustalenia droga Jana. A co robi Jan? Odchodzi na pustynię. I nie odchodzi na pustynię z lęku, z niepewności, czy żeby gdzieś uciec, czy się schronić, bo jest mu źle w tym miejscu, w którym jest. Właśnie nie. Miał pozytywne doświadczenie życia w swojej rodzinie i tego, co Bóg uczynił w tej rodzinie. Ale dzięki tym wszystkim doświadczeniom on nauczył się od swoich rodziców też zapewne słuchać Boga. I usłyszał ten głos, który zaprosił go na pustynię, czyli do bardzo wielkiego wyzwania, bo życie na pustyni jest bardzo trudne, bardzo wymagające, ale on poszedł tam, bo naprawdę tego zapragnął, to odkrył i jeszcze może do końca nie wiedział w tym momencie, kiedy odchodził na pustynię, jak to się dalej potoczy, ale uczył się właśnie tam słuchać Boga i słuchać swojego serca. To jest właśnie taki symbol, moi drodzy, naszej relacji z Bogiem. Jesteśmy wszyscy zaproszeni do tego, aby w naszym sercu też była taka swoista pustynia, czyli taka przestrzeń, w której ja uczę się słuchać, uczę się rozpoznawać Jego głos i odkrywać te konkretne wyzwania, do których On mnie zaprasza. I tak jak już powiedziała Judyta, Jan nie od razu wiedział, jak to jego życie będzie wyglądało. Jan nazywa siebie głosem wołającym na pustyni. Jaki sens ma wołać na pustyni? Pustynia ludzka, taki step, same kamienie, pustka, odludzie, cisza. Do kogo wołać? Do kamieni, do jaszczurek? Totalnie bez sensu. I czasami, popatrzcie, w naszym życiu też nam się wydaje, że czujemy coś ważnego, że Bóg nas do czegoś zaprasza, w
wychodzimy na jakąś pustynię i te pustynie to wcale nie muszą być takie pustynie jak pustynia ludzka, bo można być na pustyni w tak pięknym mieście jak Kraków, można być na pustyni w gronie studentów na uczelni, wśród rówieśników, w małżeństwie, w rodzinie. Mamy różne pustynie. Pustynie, czyli właśnie te przestrzenie braków i ograniczeń. I po ludzku to nie ma sensu, ale nie po Bożemu. Jan głos woła na pustyni i on wypełnia tą pustynię treścią, obecnością i tęsknotą. To Jan przemienił tą pustynię, bo on był pełen Boga, bo on był pełen życia. Nie pozwoliłby pustynia przemieniła jego, czyli uczyniła go takim wyschłym, takim zgorzkniałym, taką mumią zasuszoną. Jan to jest człowiek płomienia, pasji, pragnień. I co się dzieje? Tłumy zaczynają przychodzić na tą pustynię. Na pustynię on przyciąga. I to nie tylko osoby z okolicznych wiosek. Przychodzili do niego żołnierze, przychodzili do niego arcykapłani, przychodzili do niego kapłani. I pytali się. I szukali. A on wyszedł sam. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy mamy odwagę słuchać Boga, kiedy mamy odwagę być sobą. Zaczynamy pociągać ludzi. Ale nie dlatego, że ich straszymy, ale dlatego, że ich inspirujemy. Bo mamy w sobie pasję miłości. Jan podejmuje swoje odważne decyzje, takie bardzo niepopularne, bo kto chciałby robić karierę na pustyni. Jan pokazuje nam, że my możemy podejmować różnego rodzaju decyzje. Decyzja to jest coś, co przynależy do młodości. To jest kluczowy temat młodego człowieka, który wchodzi w dorosłość. I dzisiaj coraz bardziej boimy się podejmować decyzji, bo tyle możliwości, bo tyle niepewności, bo to życie, to środowisko, ta kultura jest tak płynna, tak zmienna, że nie mamy na czym, a często na kim się oprzeć. I w naszym życiu mamy dwa rodzaje decyzji, moi drodzy. Na razie tylko tak wspomnę o nich, a jutro i pojutrze jeszcze będziemy ten wątek rozwijać. Możemy podejmować decyzje z pełni, albo możemy podejmować decyzje z braku. Kiedy mam odwagę poznawać siebie, kiedy mam odwagę poznawać Boże dary, kiedy mam odwagę także powiedzieć sobie o moich kruchościach, o moich wadach, o moich zranieniach, niedoskonałościach, i kiedy potrafię to wszystko powolutku, z Bożą pomocą harmonizować i integrować, to zaczynam odkrywać moją życiową pełnię. I wtedy zaczynam poza sobą znajdować coś lub kogoś, kto dopełnia moją pełnię. I popatrzcie, wtedy, jeżeli znajduję coś cennego, coś ważnego, to pozostawienie innych rzeczywistości, bo każda decyzja jest odnalezieniem i stratą, jest czymś naturalnym. Ponieważ znalazłam coś ogromnie ważnego, cennego, co sprawia, że otwiera mi się serce. Naturalnie zostawiam inne rzeczy ważne, ale mniej ważne wobec tego, co odnajduję lub kogoś, kogo odnajduję. Natomiast jeżeli nie znam siebie, nie wiem, kim jestem, nie wiem, co jest dla mnie ważne, nie wiem, po co żyję, nie wiem, dla kogo chcę żyć i boję się życia, to bardzo często wybieram z braku. Co to znaczy? Wybieram motywowany lękiem przed samotnością, przed stratą, przed porażką, przed bezcelowością życia. I konsekwencje tych decyzji są tragiczne.
Bo jeżeli wybieram z braku, to nie mam fundamentu. I każda kolejna strata będzie mnie ciążyć jeszcze bardziej. I każda kolejna trudność i każdy kolejny kryzys będzie mnie skłaniał do porzucenia decyzji, którą podjęłam. Więc moi drodzy, zanim zaczniemy podejmować ważne decyzje w naszym życiu, najpierw potrzebujemy odnaleźć Boga i odnaleźć siebie. Papież Franciszek tak pięknie mówi, że dwa najważniejsze pytania, na które każdy człowiek potrzebuje znaleźć odpowiedź w swoim życiu, brzmią: pierwsze, kim jestem? Ale to jest za mało. Drugie, dla kogo żyję? Nikt z nas nie żyje dla siebie. Bóg nas tak cudownie stworzył, że stworzył nas z sercem, które potrafi kochać. My mamy w siebie wpisaną zdolność relacji i więzi. Kiedy odkryję, dla kogo żyję, czyli komu chcę ofiarować moje życie, odkrywam cel i sens i misję mojego życia. I wszystko powoli zaczyna nabierać dynamiki, zaczyna nabierać sensu, zaczyna się harmonizować. Ale czasami, aby to odkryć, potrzeba mieć odwagę wejść w pustynię, w ciszę, w samotność, aby usłyszeć w serce Boga, nie usłyszeć samego i samą siebie. Zatrzymamy się tutaj. Jutro zobaczymy, co Jan przeżywał już na pustyni. Jutro podejmiemy właśnie ten ważny temat. Kim jestem? Jak to odkryć? Jak spotkać siebie? Jak stawać się sobą? A dziś wieczorem, jak będziecie wracać do waszych domów, kochani, pomyślcie troszkę o tych brakach, ale jeszcze bardziej o tym ogromnym obdarowaniu. Co Bóg we mnie złożył? Co Go zachwyca? Co Go cieszy, gdy patrzę na mnie? Jesteś radością w oczach Boga. Warto to poczuć, warto to odkryć, warto się temu cieszyć.